Millionio realizuje kampanie crowdsourcingowe precyzyjnie, angażując wybrane grupy docelowe. Przykładem jest 5 kampanii skierowanych do środowisk szkolnych, uczniów oraz nauczycieli, zrealizowanych na zlecenie instytucji publicznych, NGO oraz firm. Naszymi klientami byli Narodowy Bank Polski, Fundacja Kronenberga Banku City Handlowego oraz Young Digital Planet. Naszym celem było dotarcie z nowocześnie podaną wiedzą ekonomiczną, promowanie rozsądnego gospodarowania finansami, zainicjowanie dyskusji o nowoczesnych metodach edukacyjnych do 2 grup – uczniów oraz nauczycieli. Jak zaangażować te 2 odrębne grupy w dialog na zadany temat? Jak wzbudzić spontaniczne zainteresowanie trudnymi tematami ekonomicznymi? Jak uruchomić wyobraźnię uczniów, by pobudzić ich myślenie o szkole przyszłości? Postanowiliśmy zaprosić uczniów i nauczycieli do wspólnej dyskusji, jednocześnie podając im temat szkolnictwa przyszłości oraz wiedzę ekonomiczną w przystępny i nowoczesny sposób. Zachęciliśmy ich do wspólnego stworzenia multimedialnych treści edukacyjnych. Zmotywowaliśmy ich, aby przygotowali je w sposób bliski ich codziennym doświadczeniom, zrozumiały dla rówieśników. Powstał content, który będzie chętnie oglądany zarówno przez młodzież, jak i wykorzystywany na lekcjach przez nauczycieli. Motywacją do wzięcia udziału w akcji były nagrody przeznaczone zarówno dla nauczycieli, uczniów oraz szkół. W szkołach doszło do unikalnego, otwartego dialogu między uczniami i nauczycielami. Była to inspirująca wymiana myśli i doświadczeń, która zaangażowała obie grupy we wspólny cel. Powiedzcie mi, jak Wam się wydaje, jakie są najważniejsze zadania banków? Nauczyciele przekazali rzetelnie podaną wiedzę. Uczniowie biegli w nowych technologiach. Podali ją w innowacyjny sposób, za pomocą nowoczesnych form prezentacji. Dzięki crowdsourcingowi powstał międzypokoleniowy dyskurs na zadany temat, na którym zależało klientowi. Pomysł na to, żeby zaśpiewać o tym zagadnieniu, zrodził się, tak można powiedzieć, trochę znienacka. Wieczorem myśląc sobie o tym, co jeszcze by można zrobić, żeby jakoś ciekawie przedstawić to zagadnienie. Właśnie wpadłem na to, że można jakiegoś prostego bluesa napisać i jakiś tekst do tego fajny wymyślić, chwytliwy właśnie na 1,5 minuty, w sam raz będzie to do zrobienia. Projekty były prowadzone równocześnie w 2 środowiskach, w szkołach oraz w internecie. Szkoła stała się miejscem tworzenia nowoczesnych treści edukacyjnych. Internet poprzez serwis Millionio promował powstałe materiały oraz stał się miejscem rywalizacji twórców. Cała siatka została uruchomiona. Generalnie w szkole funkcjonuje taka poczta wewnętrzna oparta na systemie googlowskim. Dlatego po prostu wysłany jeden mail do całej szkoły. Wszyscy ludzie to przeczytali. Prawdopodobnie mam taką nadzieję, że oni też głosowali. W naszych projektach grupa docelowa, w tym przypadku uczniowie i nauczyciele, staje się medium samoistnie promującym projekt. Poprzez udostępnianie treści edukacyjnych w mediach społecznościowych uzyskujemy znakomite wyniki zasięgowe akcji. Niech jako przykład posłuży kampania Banku City Handlowego, gdzie ponad 500 000 osób zapoznało się z treściami edukacyjnymi. Najfajniejszą rzeczą w tym konkursie było właśnie to, że wszyscy nasi znajomi i ludzie, którzy współpracują ze szkołą i nie tylko, zagłosowali. To, że dopisali, poprosiliśmy, zagłosowali i tylko dzięki temu udało im się wygrać. I właśnie za to bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy.